Aleksandra Mieczyńska, piękniejszej kłaniam. Ze mną dzisiaj Beata Gizler, psychoterapeutka Gestalt. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A temat rozmowy, taki trochę rozrachunkowy dla każdego z nas, myślę, bo o zaniechaniach. Rzadko o tym może mówimy, przyznajemy się czasami, że zrobiliśmy coś nie tak, powiedzieliśmy coś złego albo skłamaliśmy, takie różne historie robimy innym i sobie, ale też jest coś takiego, co jest zaniedbaniem, co jest zaniechaniem i co jest równie groźne, destrukcyjne, nie tylko dla tego, który się zaniedbania dopuszcza, ale dla wszystkich naokoło. No, dla mnie ten temat zaniechania jest takim tematem bardzo pasjonującym, ze względu na to, że ja podchodzę na to, do tego tematu z punktu widzenia psychoterapii. I kiedy rozmawiam ze swoimi klientami na temat tego, co się w nich dzieje, to często odwołuję się do cyklu energii Tinkera. Każdy z nas ma swój cykl energii i często jest tak, że jesteśmy w tej fazie pierwszej myślenia. Myślimy o czymś, co mamy zrobić. Na przykład mamy zapisać się na kurs prawa jazdy, mamy zdać jakiś egzamin i te myśli nas przerastają. Jesteśmy w olbrzymim lęku, ten lęk nas paraliżuje, nie rozmawiamy z nikim. I pozostajemy tylko i wyłącznie w naszych wyobrażeniach, które tak nas nawet kulą. Chętnie siedzielibyśmy pod kołdrą i mówili, nie zrobię tego. Jeszcze nie teraz, tak? Jeszcze nie teraz, bo to jest przerażające. Jeśli wejdziemy do drugiej fazy naszej energii, do świadomości i zaczniemy rozmawiać, jak to możemy zrobić, jak możemy się przygotować na przykład do egzaminu, to pytania, inne osoby zmieniają naszą świadomość i być może jest tak, że możemy przejść do trzeciej fazy, do mobilizacji. Czyli kiedy ja na przykład pisałam pracę certyfikacyjną, wzięłam swój kalendarz i mówię, ok, zaplanuję, kiedy to mogę zrobić. Czyli jestem w fazie mobilizacji, ale jeszcze nie jestem w fazie działania. Zaplanowałam, w jakich godzinach będę pisała swoją pracę. I potem, kiedy przyszedł weekend majowy wiele lat temu, mówię, dobrze, to dzisiaj jest ten dzień. Otworzyłam kalendarz, mówię, dzisiaj między 7 a 8 zaczynam pisać. I trzymałam się tylko tego kalendarza. Czyli już byłam w fazie działania, ale jeszcze troszkę nie wierzyłam w ogóle w to, że to się uda. Bo to był tylko jeszcze proces działania. Kiedy już zaczęłam moją pracę wysyłać mojemu promotorowi, to on zaczął ją sprawdzać, czyli już byłam w kolejnej fazie cyklu energii, fazie kontaktu i asymilowałam to, co robiłam i mogłam odpocząć. I tak wygląda nasz cykl energii, czyli najpierw są wyobrażenia, potem jest świadomość, mobilizacja, działanie, kontakt, asymilacja i odpoczynek. W którym momencie najczęściej przychodzi zaniechanie? Czy to jest ten pierwszy moment, że nie wychodzimy poza fazę myślenia o tym, że byłoby dobrze coś zrobić, tak? I zostajemy tam? To wszystko zależy, co nam zrobiono w przeszłości, w którym momencie zabrakło bezpiecznego rodzica, bo jeśli nasi rodzice byli bardzo lękowi, tak, to pozostajemy przy wyobrażeniach. Ten lęk, który dostaliśmy od mamy i taty, jest paraliżujący i nie nabywamy świadomości, nie zmieniamy naszej świadomości. Ale ta przerwa może też być pomiędzy, na przykład przerwa taka energetyczna, pomiędzy mobilizacją i działaniem. Czyli ja mam swój kalendarz, już wiem, kiedy mam pisać, ale jeszcze mam opór i nie mogę tego zrobić. W takiej sytuacji, kiedy mamy do zrobienia jakąś pracę, która daje nam rozwój, być może daje nam nowe kompetencje zawodowe, także tak, no to jeżeli zostawimy to, to zaniechanie będzie nas w jakiś sposób frustrowało, tak? Nie wyjdzie to poza nas, tylko będzie nas truło od środka. No a jak to się przełoży na otoczenie?
Ja powiem tak, że te niedokończone gesztalty, czyli nasze niedokończone działania, śnią nam się po nocach. To są nasze koszmary. Tak właśnie chciałam powiedzieć, że pewnie czasem jako koszmary, to nie marzenia. To nie są marzenia, to są naprawdę koszmary. Dlatego zawsze namawiam moich klientów do tego, by w tych swoich działaniach szukali pomocy i wsparcia u innych osób, bo inne osoby mogą nam w tym pomóc, mogą nas w tym zmobilizować, powiedzieć: OK, dasz radę. Są taką grupą wsparcia. A czy może być tak, przenosząc się na grunt rodzinny, bo myślę, że to jest też ważny kawałek, o którym trzeba powiedzieć, czy może być tak, że nie wiem, mąż i ojciec dzieci tak myśli sobie: dobrze, od następnego weekendu będę więcej czasu spędzał z dziećmi, wyjdę z synem, będę grał w piłkę, z córką pójdę na rower, albo odwrotnie, co kto lubi, ale to zrobię. Przychodzi sobota, przychodzi niedziela, kanapa woła, lenistwo woła i to jest znowu odkładane. To też jest zaniedbanie, to też jest zaniechanie. Zaniechanie, dlatego że on tam w środku nie jest jeszcze w roli taty. Jest być może takim jeszcze z niedojrzałą osobą, która nie czuje się odpowiedzialna za dzieci. Czyli osoby, które nie wykonują swoich obowiązków, na przykład rodzinnych wobec dzieci, tak naprawdę w środku są niedojrzałe. I to naprawdę widać w terapii. Po to część osób przychodzi na terapię, żeby dorosnąć. Niezależnie od tego, czy ktoś ma 40, 50, 60 lat. Tak się wydarzyło w naszym życiu, że rodzice, bo byli albo lękowi, albo nadopiekuńczy, nie pozwolili nam dorosnąć. Nadopiekuńczy rodzic być może mówił do takiego dorastającego chłopca: nic nie musisz robić, jak ożenisz się, to zrobi to za ciebie żona. No i potem są konflikty w małżeństwie. Dlatego ważne jest to, żebyśmy, jeśli wiemy, że czegoś nam się nie chce, to żebyśmy to naprawdę zaplanowali. I tego planu potem się trzymali, bo na przykład dzieci takiego taty stoją już przy drzwiach i mówią: tato, obiecałeś nam, że pójdziesz z nami na rower. I to może być ta mobilizacja. Może być też taka sytuacja, że tata powie: OK, obiecałem, ale nie mogę dotrzymać słowa, bo muszę pojechać nagle do pracy, mam obowiązki, zarabiam na rodzinę. I ucieka, no być może raz czy drugi, to jest rzeczywista potrzeba, tak? Ale jeżeli to będzie po raz 10 albo 100, to już jest pytanie, czy to nie jest problem. To jest bardzo poważny problem. Dzieci radzą sobie z tym bardzo dobrze, bo nazywają takiego tatę kłamcą i mówią: tato, ty po prostu kłamiesz. I tu jest bardzo ważna postawa mamy, żeby mama powiedziała: tak, tata kłamie. A nie mówiła dzieciom: nie wolno tak wam powiedzieć, ponieważ to jest wasz tata i tata ma ważniejsze rzeczy niż wy. No okej, okay, ale nie powinna być może powiedzieć w cztery oczy swojemu mężowi: słuchaj, kłamiesz, nie rób tego więcej w stosunku do dzieci. Zdecydowanie powinna tak powiedzieć i to jest taka bardzo, to jest taki dobry moment na to, żeby poszli chociaż na jedną konsultację terapii małżeńskiej. Ponieważ jeśli on nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, to ta rodzina już ma problem. Zaniechania wpływają na zaniedbania, czyli dzieci w takiej rodzinie czują się niekochane, czują się nieważne i kiedy będą dorosłe, będą zakładały podobne związki, w których będą się czuć nieważne. To zaniechanie, to zaniedbanie ma bardzo poważne konsekwencje na całe życie. Bo jest poza tym, że dotyka nas, tak, czyli tych osób, które w jakiś sposób albo zostały zaniedbane, albo zaniedbują, ale później to jest przekazywane dalej, tak? Zupełnie nieświadomie wchodzimy w kolejne relacje, naśladując te schematy, które mieliśmy w domu. Czyli jeśli mój tata o mnie nie dbał, to ja poszukam sobie partnera, który też nie będzie o mnie dbał. Wezmę na siebie cały ten bagaż samodzielności, tak zwanej Zosi Samosi, będę to robiła sama.
Ja raczej popieram tutaj takie relacje i też dzieci, żeby dzieci pyskowały w domu i mówiły, nie zgadzam się z tym, ja chcę iść na rower. I też uważam, że taką rolę dorosłą ma też pełnić mama, bo to dorośli odpowiedzialni są za opiekę nad dziećmi. Mhm. To oni ich powołują na świat i to oni za nich odpowiadają. Tak, ale myślę, że w zdrowej, w dobrze funkcjonującej rodzinie to takie pyskówki będą się zdarzać rzadko generalnie. Tam, gdzie jest komunikacja, nie ma potrzeby, żeby w jakiś agresywny sposób do siebie się odnosić. Chyba, że to są nastolatkowie, a nastolatkowie a, tak. niestety mają zawsze rację. Mają zawsze rację i muszą przez to przejść. To tak, to... O takiej miłości do siebie trochę gdzieś schowanej to było, ta rozmowa i o tym, żeby postarać się też siebie zauważyć i nie zaniedbywać. To jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o siebie i o osoby, które są wokół nas. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Beata Gizler, psychoterapeutka Gestalt, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.